W niedzielę zagrałem nieco kontrastami na zasadzie Hamilton, Bottas, Perez i Stroll, sugerując, że trudne warunki były jedynym elementem, który pokazał różnicę w klasie kierowców. Niestety dla mnie i dla mojego ego było trochę inaczej, więc dzisiaj pasuje to odszczekać. Brzmi ciekawie, jeżeli tak, to tradycyjnie polecam, nie oddalajcie od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 17 listopada, Daniel Biały, Echa Padoku. To jest dylemat, który mam w sobie od kiedy pierwszy raz stanąłem przed kamerą. Nagrywać na gorąco, tuż po wyścigu, czy odczekać jeden dzień lub dwa, aż kurz całkiem opadnie? W tym pierwszym przypadku jest ryzyko, że nie powiem wszystkiego, bo nie będę po prostu miał tych informacji. W drugim przypadku jest ryzyko, że kiedy nagram materiał, to już nikogo nie będzie interesowało. Trzeba znaleźć złoty środek, co nie jest łatwe. W niedzielę popełniłem ten pierwszy błąd. Powiedziałem Wam o pewnych rzeczach związanych z rywalizacją, nie mając pełnej wiedzy, bo te informacje spłynęły dopiero po wyścigu późno wieczorem albo nawet następnego dnia rano. O czym mowa? Mowa o dyspozycji Bottasa, o dyspozycji Strolla, o tych różnicach między partnerami zespołowymi. Teoretycznie ten sam samochód, wyniki zupełnie różne. I zacznę od Bottasa, bo Bottas bardzo szybko po rozpoczęciu tego wyścigu zaliczył kontakt z Oconem i ten kontakt był dla niego bardzo kosztowny. Znowu doszło do uszkodzenia w obszarze przedniego skrzydła. Doszło też do uszkodzenia układu kierowniczego, który powodował, że samochód Bottasa nie zachowywał się tak, jak powinien. Te dwa elementy dodane do siebie dały efekt w postaci słabego tempa i aż sześciu bączków, które Bottas wykręcił na torze. Zarówno dla jednego, jak i dla drugiego jest wytłumaczenie. Przednie skrzydło to jest bardzo newralgiczny element każdego samochodu Formuły 1. Zaburzenie tego przepływu, uszkodzenie chociażby najdrobniejsze tego elementu może powodować duże problemy w balansie samochodu i to nie pozwala kierowcom odpowiednio zadbać o opony, to nie pozwala jechać szybko. A ten drugi element, uszkodzony układ kierowniczy, tutaj Bottas nie mógł wykonywać bardzo szybkich kontr. Kiedy tył mu uciekał, on próbował ratować sytuację, ale nie był w stanie. Takie są informacje, które dotarły gdzieś do nas od zespołu, więc trzeba to wszystko wziąć pod uwagę. Podobne problemy, czy zbliżone problemy miał też Stroll. W jego przypadku nie wiadomo tak do końca, kiedy doszło do uszkodzenia przedniego skrzydła elementu, który znajduje się pod nim. Ten element uległ pewnemu wygięciu, czym powodował nie tylko utratę docisku w przedniej osi, a wręcz blokadę dla przepływającego powietrza i to spowodowało, że to tempo Strolla wyglądało tak marnie, więc nie zawsze są to tylko umiejętności, zawsze po wyścigu schodzą te dodatkowe informacje, które uzupełniają ten cały obraz, więc tutaj dla obu panów no, jest pewnego rodzaju usprawiedliwienie. Z drugiej strony no, trzeba też umieć trzymać ten swój nos czysty. Z daleka od kłopotów obaj panowie się tego nie uszczegli, no, obaj pechowo, no ale mimo wszystko jakoś to się im przydarza, nie przydarza się tym drugim, tym partnerom zespołowym. Czasami tak jest, czasami to jest coś więcej niż tylko kwestia szczęścia, albo mówi się, że szczęście sprzyja lepszym. Mówiąc o tych problemach, dodam jeszcze do tej grupy Maxa Verstappena, bo on również padł ofiarą pewnego błędu, problemu technicznego. W przypadku zmiany opon w jego samochodzie wykonano regulację, czy zmianę kąta położenia przedniego skrzydła. Problem był taki, że z jednej strony ta regulacja się udała, z drugiej strony nie. Finalnie okazało się, że między prawą a lewą stroną było aż 7 stopni różnicy w nachyleniu jednego z płatów przedniego skrzydła, co powodowało dużą różnicę w przepływie powietrza. No i tutaj również kierowca nie mógł znaleźć tego odpowiedniego balansu. Przednia oś już nie była tak wyregulowana, jakby oczekiwał taki kierowca. Oczywiście nie zawsze jest tak, że między prawą a lewą stroną jest całkowita równowaga. To w zależności od konfiguracji samego toru, ale ta różnica była po prostu zbyt duża. Ona powodowała, że Verstappen nie czuł się pewnie w samochodzie, że nie mógł już w tej drugiej części wyścigu jechać tak dobrym tempem. A skąd taki problem, skąd taki błąd? No być może bardzo trywialny. Albo mechanik, który jest odpowiedzialny za zmianę tego kąta nachylenia po jednej stronie, nie włożył do końca tego automatycznego pistoletu, który bardzo szybko zmienia kąt nachylenia tego skrzydła. On wie, jak mocno
powinno to skrzydło zostać podniesione lub opuszczone. To wszystko jest wpisane w to narzędzie, z którego korzysta, albo zawiodło samo narzędzie, ewentualnie element regulujący. Tego już nie wiemy, więc tak jak widzicie, tylko dla Albona nie ma żadnej wymówki czy żadnego usprawiedliwienia. Tyle na temat problemów, ale jeszcze jedna rzecz, która mnie dość mocno zastanowiła. George Russell to jest kierowca, który był pod dużym ostrzałem ze strony głównie polskich mediów. Wynikało to z tej bezpośredniej rywalizacji z Robertem Kubicą. Ja zawsze troszeczkę starałem się trzymać od tego z daleka, ale tym razem George mi podpadł i podpadł mi bardzo mocno, a podpadł mi swoją wypowiedzią po ostatnim wyścigu. A ta wypowiedź brzmi: jeśli chcesz chaosu i wypadków oraz żeby kierowcy wyglądali jak idioci, są inne kategorie, inne sporty, które możesz pójść pooglądać. Tutaj George nawiązywał do tych warunków, w jakich odbywała się ta sobotnia, niedzielna rywalizacja. Tutaj nie obeszło się też bez przygód dla samego Russella. Na szczęście on się pozbierał, albo na szczęście mechanicy zdążyli doprowadzić ten samochód do porządku i mógł wystartować w tym wyścigu, w którym radził sobie, powiedzmy, przeciętnie. No ale takie słowa po takim wyścigu, przy takiej dyspozycji, to nie jest coś, co chcielibyśmy słyszeć od takiego młodego, obiecującego kierowcy. Myślę, że jeżeli George'owi się nie podoba, to już są słowa, które padają, otwarcie padają ze strony brytyjskich kibiców, którzy twierdzą, że jeżeli George'owi się nie podoba ta rywalizacja, to może pójść i znaleźć sobie jakąś inną, w której weźmie udział. I ja bym się pod tymi słowami podpisał, bo te warunki w niedzielę nie były tak złe, nie były tak tragiczne. Widywaliśmy wyścigi rozgrywane w gorszych warunkach. Tutaj te warunki poprawiały się z każdym okrążeniem wyścigu. Finalnie ta widoczność, te warunki na to, że były raczej takie, które pozwalały na ściganie, i to ściganie w miarę bezpiecznych warunkach. Zwrócę uwagę, że nie było żadnego samochodu bezpieczeństwa, był chyba tylko jeden wirtualny samochód bezpieczeństwa w trakcie tego wyścigu, więc kierowcy wzięli poprawkę na warunki i mimo tego zgotowali nam niesamowite widowisko. A teraz informacja świeża z dzisiaj, informacja, która trochę szokuje. Mercedes częściowo, jak się okazuje, wycofał się z posiadania samochodu bezpieczeństwa na torze i samochodu medycznego. Tutaj informacje początkowo były takie, że Mercedes całkowicie wycofuje się z tej zabawy. Okazuje się, że Mercedes, nie wiedzieć czemu, chce się podzielić tym samochodem bezpieczeństwa z Aston Martinem. Tu się pewnie uśmiechniecie, bo tych zbiegów okoliczności pomiędzy Mercedesem a Aston Martinem w ostatnim czasie jest po prostu zbyt dużo, żeby tłumaczyć to zbiegiem okoliczności. O co w tym wszystkim chodzi? Oba podmioty, obaj producenci mają się podzielić 12 do 11 przy założeniu, że kalendarz będzie miał 23 wyścigi. 12 dostanie Aston Martin, 11 nadal będzie obsługiwane przez samochody Mercedesa i w przypadku Astona Martina będą to dwa różne modele. Jeden będzie startował, czy jeden będzie uczestniczył jako samochód bezpieczeństwa, drugi jako samochód medyczny. I tutaj mówi się o tym, że Aston Martin chce być w miejscach, które są dla niego istotne z punktu widzenia biznesu, sprzedaży samochodów, natomiast Mercedes weźmie te miejsca, które nie są dla Astona tak istotne, a dla nich mogą być ważne, takie na przykład jak Brazylia. Za dużo tych zbiegów okoliczności, coś się musi w niedalekiej przyszłości wydarzyć pomiędzy Mercedesem a Astonem, bo nikt w taki sposób nie oddaje, nie robi takich dobrych uczynków w stronę, no, też trochę swojej konkurencji, choć nie do końca. Mercedes już jest w posiadaniu 20% akcji, udziałów Aston Martina, więc ta współpraca będzie się zacieśniać, natomiast nie wiemy, czy Mercedes pozostanie w rywalizacji jako zespół fabryczny, czy to całe zaplecze nie trafi pod inny szyld i nadal będzie rywalizować również z Aston Martinem. Na koniec informacja na temat kolejnych tysięcy czy kolejnego 1000 kilometrów ponad przejechanego przez Fernando Alonso w trakcie testów na torze w Abu Zabi. No jak widać, i Fernando Alonso, i francuski producent podchodzą do tej współpracy niesamowicie poważnie. Fernando Alonso miał powiedzieć, że 1 stycznia ten samochód na rok 2022 musi się znaleźć w tunelu aerodynamicznym. Nie ma nic ważniejszego niż to, żeby rozwijać tą operację właśnie związaną z tą wielką rewolucją techniczną. Co z tego wyjdzie? Myślę, że to kolejne miesiące pokażą. Zawsze te początki są bardzo miłe, a z Fernando Alonso nigdy łatwo nie jest. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.